Jesteśmy na konferencji Ameryki Express, ze mną Żaneta i Patrycja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Taką też miałaś świetną energię, jak nie dojechałaś na pierwszy odcinek wyścigu? To wyspałam się, to był bardzo duży plus, bo to już była ostatnia noc moja, pierwsza i ostatnia, gdzie przespałam 8 godzin, natomiast to nie było miłe, wiesz? To ja się, to się w ogóle wydarzyło? Ja się śmieję w dziwnych sytuacjach takich kryzysowych, żeby to nadrobić, ale wiesz, nie czułam się z tym za bardzo fajnie. No, wiesz co, dostaliśmy rozpiskę przesiadek, ja specjalnie o to prosiłam, wiesz, wiele razy, no i tej przesiadki nie było na liście, po prostu wysiedliśmy z samolotu, a powinniśmy poczekać, a nie miałam tego w planie. I wiesz, wysiedliśmy, staliśmy z Pawłem, czekaliśmy na walizki i tych walizek nie ma. Ja mówię, po prostu zgubili nam bagaże. Okazało się, że nie zgubili nam bagaże, tylko bagaże poleciały tam, gdzie miały, a my jesteśmy w innym kraju. No, wyobrażasz sobie to? To była duża niespodzianka, że spotkałaś byłego partnera? Znaczy nie, ja wiedziałam, że Paweł do mnie zadzwonił, czasami że jedzie... Wiemy, czasami nie wiem, ale ty wiedziałaś. Nie, ja wiedziałam, natomiast nie wiedziałam, że z nim lecę. I wiesz, jakby ucieszyłam się, bo ja się bałam sama lecieć. Bałam się, że gdzieś właśnie nie wsiądę. Co, jak ja bym wysiadła sama na tej Kostaryce, to ja bym umarła. Naprawdę, to całe tak szczęście... Chociaż dotarliście drugiego dnia. No tak, no. No to tobie ta pierwsza para pasowała dość dobrze? Czy jak już przyjechała Patrycja, to odetchnęłaś z ulgą? Ja powiem, za dobrze. Cicho bądź. Bo by się nie cieszyła na mój widok. Proszę nie słuchać. Zazdrośnica. Nie było uścisków zarejestrowanych. Wiesz co, nie, bo jakby cała historia właśnie zaczyna się w momencie, kiedy jest późna noc i oni nie dojeżdżają. I myśmy z Darkiem byli trochę takimi rodzynkami, lądujemy, nie znamy nikogo właściwie z uczestników, którzy są z nami i jesteśmy z Darkiem i tak poszliśmy na spacer, do baru i się poznaliśmy i okazało się rano, że jesteśmy jednak razem parą. Myśmy się zastanawiali, czy na przykład nie wracamy do domu następnego dnia, bo tego, wiesz, no, nie było żadnej informacji. Ja wiedziałam, że Patrycja jest gdzieś w pół drogi i nagle słuch zaginął. Wy stworzyłyście taki, mam wrażenie, rockowy team. Nie było przeszkodą to, że dwie mocne osobowości się spotkały w jednym wyścigu? Ale przestańcie kłamać. Słuchaj, prawda jest taka, że my przed programem nie spędziłyśmy ze sobą w życiu wiele czasu, bo widziałyśmy się dosłownie kilka razy gdzieś tam. Natomiast nie wiedziałyśmy... Kilka imprez, nie? No, kilka dobrych imprez i program telewizyjny i właściwie to było wszystko. Więc, ale mam czuja, nie wiedziałam kogo zabrać, no tak. To jest wiedźma po prostu. Ale wiesz, obie byłyśmy pełne obaw tak naprawdę, bo można było się spodziewać wszystkiego. Nie mogłam wybrać lepszej osoby, teraz to zupełnie wiem w 100% naprawdę. Dlatego, że my się bardzo tam uzupełniałyśmy i masz rację, ja wiem o co ty pytasz. Były momenty takiego iskrzenia, kiedy byłyśmy zmęczone, głodne, kiedy Żaneta parła do przodu, ja się gorzej czułam, albo na odwrót i... Były takie momenty, ale nigdy to nie przekraczało czegoś takiego, że się przestajemy lubić. Za 5 minut o tym zapominałyśmy, wiesz.